Siemano, witam was w kolejnym sezonie z gry Humankind. Możecie zostawić lajka, komentarz, suba na dobry początek, a my kontynuujemy sobie de facto naszą historię. Chociaż historia jest nowa, to kontynuujemy sobie naszą giereczkę, granie w naszą giereczkę. Jest to moje ostatnie podejście, które będę tutaj próbował, więc mam nadzieję, że wszystkie ten trzeci sezon zwieńczujemy, no, że wygramy generalnie i że zdominujemy genetycznie cały świat i że wszystko to ładnie zakończymy jakiś zwycięzcę. Do gry pewnie wrócimy za kilka może miesięcy, kilka lat. Gra jest w trakcie tworzenia, także pewnie będą wychodzić różne nowe rzeczy do tej gierki, no i wtedy sobie pewnie sprawdzimy, czy się coś zmieniło i czy jestem w stanie może w końcu wygrać, chociaż mam nadzieję, że wygramy teraz. Poziom trudności metropolia, tempo zwykłe i świat standardowy. Przez chwilę zastanawiałem się, czy nie ograć online, ale myślę, że nie, że nie jest to dobry pomysł. Co jeszcze z ciekawych rzeczy, przebrałem moją postać na samicę, żeby się nikt nie zorientował. Może gra nie wykmini, że to my nadal i da nam trochę fory, bo jesteśmy samicą, nie wiem. Dobra, więc zaczynamy tak jak zaczynaliśmy za każdym razem, biegając naszą grupą dzikusów. Dobra, skipujemy tury, prosta piła. Na początku skupiamy się oczywiście na tym, żeby zbierać tutaj najważniejsze, czyli nasze tutaj te gwiazdeczki. Nie wiem jak to się nazywa, to są gwiazdki epoki, żeby uzbierać jeszcze jedną gwiazdkę epoki. Jednym plemieniem ruszamy w jedną stronę, drugim plemieniem w drugą stronę i liczymy, że jakoś to będzie. Czy mi się opłaca to splądrować? Wydaje mi się, że niekoniecznie, chociaż dostałbym 5 jedzonka z tego. No ale wydaje mi się, że chyba będzie, chociaż, ale nie wiem, splądrujmy, czemu by nie w sumie. No i co, mam nadzieję, że zrobimy to w miarę szybko, że w miarę szybko nam się to uda zebrać te tutaj gwiazdki epoki, z tego względu, no, że tym szybciej je wbijemy, tym szybciej będziemy mogli zamienić nasze plemię sprawić, że nasze plemię wejdzie w nową epokę, a to oznacza, że będziemy mogli różne nowe rzeczy budować i różne nowe rzeczy tworzyć. No dobra, biegnijmy dalej. Oj, chyba... I w ogóle wziąłem większą mapę, niż w tym drugim odcinku robiliśmy, ponieważ rozgrywka się zakończyła w pół godziny. Stwierdziłem, że może tym razem było fajnie, jakby się zakończyła w trochę... jakby troszeczkę dłużej trwała, także... nie w pół godziny, może nie, w godzinę zakończyliśmy poprzednią rozgrywkę. No ale, no i tak dumny z tego nie jestem. Dobra. Teraz mapa jest, no nawet bym powiedział, stanowczo większa. Znacząco większa. Wydaje mi się, że... o kur... no nie było tematu, mapa jest gigantyczna. No i miejmy nadzieję, że jakoś się tutaj odnajdziemy na tej mapie. Wiemy, co mamy robić mniej więcej, jak mamy tutaj prowadzić naszą rozgrywkę, także raczej bym się nie martwił, że coś pójdzie nie tak. Wszystko powinno być dobre, prawda? Na pewno będzie dobrze, widzowie. Kopium. Dobra, chyba uzbieramy gwiazdki tych. Wydaje mi się, że może uzbieramy gwiazdki wiedzy, chociaż ta wiedza mega powoli się nam wbija. Co ciekawe, mega powoli. Mega wolno, nie wiem czemu. Okej. Mamy kolejną tutaj grupę kocowników. Dobra, niech oni tutaj plądrują. W takim razie pójdziemy w gwiazdki, wydaje mi się, jedzenia, no nie? Skoro już tak uzbieraliśmy tyle ludzi, to myślę, że jeszcze znaczy gwiazdkę epoki, która się nazywa Gwiazdką Epoki Rozwoju. No właśnie, już mamy tą Gwiazdkę Epoki, już możemy na szybko wybrać epokę nową. Kurde, mamy mega dużo do wyboru i właściwie tylko widzę, że jedna tutaj cywilizacja zdążyła już wybrać swoją następną epokę, czyli jesteśmy na przodzie, jesteśmy liderami. No i wydaje mi się, że muszę tutaj wybrać jakąś epokę i szczerze mówiąc poważnie bym się zastanowił nad tym, co tu wybierzemy, więc widzimy się za chwilę, bo ja bym chciał tutaj wygrać tą rozgrywkę, także na chwilę się tutaj skupię i przeczytam, co każda cywilizacja robi. Dobra, chwileczkę się tutaj zastanowiłem, w co pójdziemy i tak szczerze mówiąc pomyślałem, że może atak, znowu na samym początku pójdziemy w atak i będziemy, kurde, wymachiwać mieczami, aczkolwiek na końcu stwierdziłem, że to chyba nie jest dobry ruch, a z drugiej strony, ty, a może wpływów na terytorium. Ty, może wpływy? No właśnie, bo nam będą potrzebne wpływy. Bo generalnie zastanowiłem się między Zu, które da nam punkty nauki, a między Harappaną, która da nam żywność. No i to jest fajne na sam początek, nie będziemy musieli się bić, rozwiniemy sobie fajnie nasze miasta, a później pójdziemy oczywiście tutaj w bitkę. Aczkolwiek, kurde, może punkty wpływów by się bardziej przydały. Nie, wydaje mi się, że pójdziemy w żywność. No tutaj plus 3 żywność, sieć kanałów, plus żywność na polu z produkcją żywności, na polu z rzeka, plus 1. Wydaje mi się, że Harappara to jest nasze nowe tutaj, nowa kultura. To już widziałem 1000 razy. Miłośnik zwierząt. Opuść epokę neolityczną, nie krzywdząc ani jednego zwierzęcia. Super osiągnięcie. Bardzo mi się podoba, prawie urwało mi uszy. Dobra, zobaczmy, gdzie możemy tutaj postawić ciekawy posterunek. No już widzę gdzie. Tutaj zdecydowanie. I postawimy ten posterunek tą armią i da nam 24 jedzenia ten posterunek. No to jest to solidny posterunek, podoba mi się to. No i niech moi biegacze tutaj biegają, a ci no też niech biegają, niech odkrywają tutaj nowe zakątki świata. Niestety armii mocnej jako Harappara nie będziemy mieli, ale mam nadzieję, że szybko wbijemy tutaj nowe gwiazdki epoki. Szybko przejdziemy na nową kulturę. I wtedy skupimy się na tym, żeby podbijać tutaj. Na razie zakładajmy przede wszystkim miasta. Pierwsze miasto Harappara. Musimy poczekać chwilę, aż one się założy. Właściwie to na razie zakładamy posterunek. No i przede wszystkim by się przydało uzyskiwać punkty wpływów. Oni niech sobie tutaj złupią ten azyl, jak najbardziej. A oni niech biegną do przodu przed siebie. Babilończycy. Wojna zaskoczenia, nie, traktaty. Handel, co ty na to? To jest taki podstawowy pierwszy traktat, który możemy zrobić z jakimś państwem. No i myślę, że szukamy pierwszego też sojusznika. Nie ma co gadać. Czy ja mogę chodzić? O, oni tu mają azyl, mogę im splądrować ten azyl. Jak najbardziej. Czemu by nie? Tu są jeszcze jacyś goście. Ale jeszcze nie wiadomo kto to. Czy my tu już splądrowaliśmy? Chyba tak, wydaje mi się, że zostały splądrowane to. Tak jest. No i co, nie wiem, zabijmy może jakiegoś jelenia. Co za to dostaniemy? Twoje łupy, 5 golda. No nie jest to dużo golda, ale może na sam początek w sumie nie powinienem narzekać, tylko cieszyć się z tego, co dostaliśmy. No i ci niech też gdzieś chyba biegają, tak mi się wydaje, chociaż zaraz się tu pewnie zrespi jakieś nieznane plemię i dostanę na dziursko, tak to się skończy. Czy oni skończyli już plądrować? Jeszcze nie. W tej turze skończą. No i co, biegniemy tymi do przodu. Plądrowanie udane, super sprawa. Tymi też do przodu. Tymi moglibyśmy w teorii zaatakować mamuta. Czy my mamy całkiem sporą przewagę, mi się wydaje. No spróbujmy. Zwycięstwo. Plus 20 golda, spoko. Trochę zostaliśmy obici, także ja bym się cofnął moimi żołnierzami na mój teren i odpoczął nimi. Czy ja już mogę stworzyć miasto? Jeszcze nie wiem, jeszcze musimy czekać aż tutaj. Aż tutaj postawi się posterunek. Tu są jakieś gagatki, ale to są jeszcze boby, to jest jeszcze grupa łowiecka, chłopie. To zacofańcy, troglodyci. Należy wypowiedzieć wojnę? Nie. Koniec tury. Ja bym chciał im opierdolić azyl. Splądrować. Mam nadzieję, że nie będą aż tak bardzo źli, że im plądruje różne rzeczy. Dobra, tym biegniemy w tamtą stronę. Tymi najlepiej na moje terytorium. W sumie mega się rozciąga to moje terytorium, tak swoją drogą. Mega takie rozciągnięte jest. Biegniemy na terytorium, żeby oni mogli tutaj zregenerować sobie życie, a ci do przodu. Ci też do przodu. Ci też do przodu. Witam Zołu. Handel luksusowymi towarami. Super sprawa, że się dogadaliśmy. Wybrano kulturę. O, i w końcu możemy stworzyć miasto. Takie miasto będzie mnie kosztować w sumie nic, co ciekawe. Więc jak najbardziej bym je stworzył. No i teraz tak. I teraz co inwestujemy? Sieć kanałów, 9 tur da nam 11 żywności, a to mi da 9 żywności. No to wiadomo, że 11 żywności. Oczywiście, że robimy sieć kanałów. Trochę długo się będzie robić, więc warto też rzemieślnicze tutaj dzielnice zainwestować, ale na razie nie będziemy tak robić. Na razie idziemy w sieć kanałów i rozwijamy tutaj żywność. Naukę też muszę tutaj wybrać, co będziemy robić z nauki. Wydaje mi się, że poszedłbym w ciesielstwo, może w obory. Ciężko mi powiedzieć. Chciałbym zobaczyć, czy ja mam tu jakieś konie na moim terytorium. Nie mam. A jakieś luksusowe towary? Mam. Ołów mam, da mi plus 1 punkt nauki na badacza, ale nie mam na razie żadnej badaczy. To może to ciesielstwo. Skład drewna. No dobra, niech będzie to ciesielstwo. Bo umocnienie co mi da? Wojowników. No ale my raczej tutaj w atak na razie nie idziemy, także... Także myślę, że na razie sobie odpuścimy. Ktoś jest tu bezczynny? Są tu moi bezczynni ziomkowie. Splądrowaliśmy, co splądrować mogliśmy. Biegniemy do góry. Chciałbym w ogóle założyć nowy posterunek. Czy to jest w ogóle możliwe? Nie można tego zrobić ze względu na brak odpowiedniego terytorium. Pewnie jest to możliwe, tylko musiałbym to jakoś... Musiałbym być na niezależnym terytorium, tak mi się wydaje. Czyli tak jak tutaj na przykład chyba, nie? A też nie. A nie, muszę mieć 61 punktów wpływów, no tak. Moglibyśmy ich rozdupcyć w sumie. Dostanę za to może punkty wpływów? No niekoniecznie. Punkty wpływów tylko w miastach dostajemy. No i mam nadzieję, że nam się dobrze pójdzie nasze rozwijanie się. Biegnę w tamtą stronę, może coś tam będzie ciekawego. Koniec tury. Wszyscy są bezużyteczni. Nubijczycy, zaraz z nimi pogadamy, weźmy tutaj, splądrujmy. Jak to się nazywa? Oazę. I podpiszmy oczywiście traktat handlem luksusowymi tymi towarami. Ci niech wezmą tutaj, zobaczą co tu się dzieje, 20 golda dostaniemy. No i niech oczywiście sobie odpoczywają i regenerują życie. Ci... Kurde, tu się wszyscy osiedlają ciągle. Niedobrze, bo ja też bym chciał rozwijać moje tutaj terytoria. Egipcjanie, też z nimi porozmawiajmy, jak najbardziej handel luksusowymi towarami. Dobra, tutaj się robi ta sieć kanałów nasza. Ktoś jest tu jeszcze bezczynny? Chyba nie, chyba tu sobie pobiegną dalej do przodu. No i fajnie by było w sumie się tutaj osiedlić, tylko to pewnie kosztuje jakieś miliony golda, miliony punktów wpływów, nie golda. Zaraz zobaczymy, możemy tutaj podbiec, ile by mnie to kosztowało? 161. No nie mam takiej ilości punktów wpływów aktualnie. A szkoda, no to co, biegniemy chyba przed siebie. Nie mogę biec przed siebie, dlaczego? Co tu się dzieje? Naruszenie granicy. I otrzymuję obrażenia co turę? Jak to co turę obrażenia, jak jestem na terytorium innym? Ciekawe, nie wiedziałem, że to tak w sumie działo. Pierwszy raz tam to widzę. Dobra, i niech ci też biegną do przodu. Niech coś tam robią, rozpierdolą ten posterunek czy coś. Mogą to zrobić w sumie? Nie wiem, w sumie nigdy nie rozwalałem kogoś posterunku. Ci niech splądrują może azyl. Zawsze to jakieś 10 golda. Na razie ten gold nam jest niepotrzebny, ale zawsze to coś będzie. Już mamy dwa ludności w mieście. Myślę, że ta ludność dzięki tej żywności będzie się sprawnie rozwijać. Naprawdę sprawnie. No i dzięki temu oczywiście będziemy mieli więcej ludności, więcej nauczycieli, więcej handlarzy i więcej ziomków, co będą tutaj pracować w przemyśle i budować różne rzeczy. Co ja chcę zrobić? Ja chcę chyba tymi jeszcze odpoczywać. Ci jak biegną przed siebie, co nie jak tak. Niech badają co tam są za ciekawości. A wy też chyba przed siebie. Ja bym zbadał generalnie cały kontynent, szczerze mówiąc. Nie zamierzam się tu z nikim bić. Fajnie by było też, jakbym miał chociaż jedną armię w sumie w środku, nie? Żeby tutaj... A to mam tutaj tą armię. To dobra. No bo w razie czego, żeby coś tam bronili chociaż, albo ewentualnie, żeby, no jak będę chciał założyć nowy posterunek, tak, to muszę mieć jakichś żołnierzy, żeby tam podbiegli i założyli ten nowy posterunek. Ja jestem ciekaw, czy ja mogę im splądrować. Ty, ja mogę im splądrować posterunek tego. Ale jajca. Ty, nie wiedziałem, że tak mogę zrobić. To ciekawe bardzo, to ja bym chętnie. A tutaj mogę? W teorii mogę, ale oni mają chyba lepsze wojska. Znaczy lepsze wojska. Widzę, że takie... No gorsze wojska w sumie mają, ale... Ale chyba wolałbym nie ryzykować z tym plądrowaniem ich posterunków. A pytanie, czy jak ja im splądruję posterunek, to czy ten posterunek im zniknie? No to jest też dobre pytanie. Nie mam w sumie zielonego pojęcia. Dobra, idźmy tymi żołnierzami może tutaj. Chciałem zobaczyć, ile potrzebuję wpływów. 61. Niedługo takich wpływów będę miał. No to w sumie może jakieś plądrowanko tego posterunku? Chciałbym w sumie nie. Jakiś goldzik z tego będzie może fajny. A ile takie plądrowanie trwa? O kurwa, ile? 9 tur? Oj, co się dzieje? 8 tur będę mógł plądrować posterunek. O kurde, mega długo, ty. A mu się za jedną turę skończy, będzie mógł miasto wybudować. No ale spróbujmy tam wejść. Może jednymi żołnierzami, bo ja zaraz swój posterunek będę musiał założyć. No i spróbujmy mu to splądrować. Niech tutaj ci idą na pomoc. A ci niech zostaną przy granicy, bo będziemy zaraz tutaj posterunek zakładać. Właśnie w razie ataku mamutów powinienem sobie zostawić choćby tego. A już splądrowałem, czy co się stało? No to jeszcze raz, kurwa. Czemu nie? Co tu jest? Nowa zasada. Coś chciałem powiedzieć, ale już kompletnie zapomniałem. Nowa zasada i możemy wprowadzić nową zasadę. Plus 5 wpływów na plac główny. To jest tak zwana inwestycja. Co prawda będę musiał założyć posterunek kilka dni później, ale generalnie nam się to fest dopłaci. Tych łączymy, niech oni sobie tutaj no czemu oni nie plądrują? Plądrujcie, plądrujcie panowie. Plądrujcie. A wy, no nie wiem, biegajcie tu po tych terenach. Zaraz tutaj posterunek będziemy zakładać. I w Haraparze udało nam się wybudować to, co chcieliśmy wybudować, czyli sieć kanałów. Da nam to sporo żywności, minus stabilność, ale to akurat nie ma znaczenia. I mamy coś takiego jak zakład garcarski. Możemy mieć z tego zakładu plus 4 wpływów, więc jak najszybciej byśmy ten zakład zrobili. Powiem więcej, ja bym ten zakład kupił, bo to jest 4 tury za Friko, co oznacza, że 16 punktów wpływów za Friko dostaliśmy. Znaczy za Frikę, no musieliśmy zapłacić, ale właśnie po coś tego golda zbierałem. I teraz tak, teraz się trzeba troszeczkę zastanowić, bo albo robimy tutaj zakład przemysłowy, albo robimy jedzenie. Kurde, 16 jedzenia brzmi solidnie, aczkolwiek no na razie wydaje mi się, że jest wystarczająco dużo jedzenia. W ogóle do tego ziomka od funduszy to wypieprzę, bo ja nie potrzebuję pieniędzy aktualnie. Chciałbym sobie tutaj politykę ekspercką zrobić. I przede wszystkim coś takiego zrobić. Niech wszyscy tutaj idą w przemysł, w żywność. Jak jest więcej rolników, to znaczy, że szybciej się ludność rozwija. No to zdecydowanie żywność. Niech idą w żywność, potem w przemysł, a na końcu w naukę. Zdecydowanie tak. Wtedy to miasto nasze będzie się bardzo szybko rozwijać. No i będzie zajebiście. Proste. Dobra, to zbudujmy, wydaje mi się, że myślniczą tą dzielnicę jedną. Zakończmy turę. Coś się wydarzyło bez lag. Nie wiem, co się wydarzyło, ale wiem, że mamy 3 ziomków. Kurwa, no jakim cudem oni mają 4? I ci też 4. To jest niemożliwe, nie? Tak mi dobrze idzie. Chyba że oni mają posterunki po prostu pozakładane. O kurde, jaki tu posterunek możemy zrobić. 26 jedzenia, ale za to 3 tylko tego. 3 tylko przemysłu, no ale i tak to zrobimy. Jeszcze przy okazji zgarniemy to coś, co tutaj jest. Opracowano ciesielstwo. Dobra, jest petarda, wydaje mi się. Tutaj jakiś lud biega. Ojojoj, oni z dzidami. Trzeba uważać, żeby mnie nie zaatakowali przypadkiem. No i chyba jakąś technologię też wynaleźliśmy. Aczkolwiek no, skupiamy się na razie na tych podstawowych, typu kalendarz na przykład. Plus 2 żywności na rolnika. Piękna sprawa, wydaje mi się, że no jest to rzecz, w którą trzeba by było zainwestować. Co prawda długo się to będzie jakby w miarę wynajdować, bo nie mamy żadnego ziomka od nauki, ale jest ok. Miecze i Imperium. Możemy plus 30 kosztu przemysłu, obniżyć sobie przemysł, obniżyć sobie czas i ilość przemysłu, którego musimy wrzucić w produkcję jednej jednostki, albo dodać sobie zdolność bojową. Kosztuje mnie to 21 tutaj punktów wpływów, więc na razie sobie odpuszczam robienie którykolwiek z tych zasad. Na razie przede wszystkim to tak, właśnie chcielibyśmy tutaj założyć nowy posterunek. Ja powiem więcej, ja bym chciał ze 2 nawet posterunki założyć nowe. Myślę, że tutaj idealnie by pasowało założyć kolejny posterunek, albo tutaj, bo tutaj zaraz mi też pewnie zajmą różowi, tak warto by było tutaj też, nie tutaj też, tylko tutaj przede wszystkim założyć. Albo tutaj też można by było, tylko to już 224 punkty wpływów kosztuje, także całkiem sporo. I zniszczyliśmy im ten posterunek, co oni założyli, co ciekawe. Możemy też ich zaatakować. Stop. Pokaż, czy jak ich zaatakujemy, to wygramy. No, teoretycznie tak. Czy my zatem chcemy ich atakować? Wydaje mi się, że nie widzę przeciwwskazań. Zwycięstwo. I to nam da plus 5 nastroi wojennych. A to im da plus 5 nastroi wojennych? Bez sensu. Nie no, mi powinno dać, to czemu im dało? A nie, to nie ci, to ci, a tak jest, plus 5 nastroi wojennych, elegancko. Dobra, no i co? I chyba się będziemy tymi moimi wojskami wracać. Next tura. Jak najbardziej, tu zbierzcie sobie tutaj cyk, szczątki zwierząt, co to za obóz? Pokojowe plemię? Oj nie, żadne plemię na moim tym, kurde, na moim terytorium, co wy? A tutaj jest jakaś bitwa, ktoś mnie atakuje. Polowanie w Akamar. Ty no, niby mam przewagę, więc chyba mogę z nimi zawalczyć. Plus 10 łupów. Czy to ja z nimi może walczyłem? Nie wiem w sumie kto z kim walczył. Ale anulowało mi się splądrowanie. Ale dobra, ale teraz jak od nowa to kliknę, to będzie tylko jedna tura pola na plądrowanie, więc gituwa. Dobra, i udało się to splądrować. Swoją drogą my tu możemy im tak jońknąć ten posterunek, to by było zajebiste, nie? Jakby, ty, ja to chyba robię, nie? I tutaj normalnie buduję posterunek. Chociaż tutaj jaki zajebisty. Kurczę, ale tutaj też spoko. Generalnie, żeby... Nie, no buduję tu normalnie posterunek. Cyk. Normalnie... No... Wyjebango, nie? Hamuwa totalna. Mam nadzieję, że różowi aż tak bardzo się nie złoszczą na mnie. Trochę im nastroje bojowe wzrastają przez to, że im pozajmowałem posterunki. Tu widzę, atak jest chyba na mnie przeprowadzany. Proszę wysłać tutaj wojska. No i tymi też wracamy, nie ma co. Tutaj te posterunki kosztują strasznie dużo, na razie nas nie stać. Czemu ja idę jakąś taką dziwną drogą? Nie łatwiej by było tędy w sumie? Nie, to chyba liczy generalnie najkrótszą drogę, więc wydaje mi się, że ta jest najkrótsza. Opracowano kalendarz, spoko, i mamy jakąś nową decyzję do podjęcia. Plus 5 funduszy, plus 5 żywności, minus 20% przemysłu dla jednostka lądowa. Wydaje mi się, że generalnie zainwestowałbym tutaj w jedzenie, no żeby po prostu ludność mi się jak najszybciej tutaj uzupełniała w tej Harapparze. Jest już ta ludność spora, bo to jest 5 ludności, wydaje mi się, że to jest dużo. No, powoli już wychodzimy tutaj na prowadzenie, dzięki temu, że zainwestowałem w żywność. A tutaj co to jest? O kurwa, szlak handlowy, ty, zniszczyć. Natychmiastowo, tylko ja nie mam wojska nawet jak to zniszczyć. Chyba się nie uda zniszczyć. Pewnie oni tutaj stworzą posterunek i będziemy mogli się z nimi dogadać. W pewnym momencie. Znaczy stworzą sobie państwo i my będziemy się, czy tam... No, teren zajmą i będziemy mogli się z nimi dogadać, z tym plemieniem. To jest plemię jakby, więc ono chyba nie tworzy państwa, tylko jakby koczuje na terenie, nie wiem jak to nazwać. Dobra, utwórz własną religię. Politeizm myślę, bo to nam daje ten szamańskość. No i mamy tu posterunek, stworzył się. Może, czy ja go mogę jakby dołączyć do siebie? Transport lądowy? Czy ja mogę ten posterunek dołączyć? Przyłącz, mogę. Albo mogę z tego stworzyć osobne miasto. Problem jest taki, że osobne miasto kosztuje mega dużo pieniędzy, więc wydaje mi się, że po prostu przyłączymy to najzwyczajniej w świecie. No i przede wszystkim rozrastajmy nasze tereny, żeby były jak największe. Zajmijmy jak najwięcej, tylko aktualnie możemy. Na szczęście ci ziomkowie, co tu byli, mnie zaatakowali, więc spoko. I co my robimy? My robimy nową technologię. Pytanie, czy to jest domestyka, czy mam tu jakieś konie na moim terenie? Nie mam. Ale nie muszę mieć chyba koni, a nie, muszę mieć konie, żeby zrobić obory, czy nie? Żywność na dzielnice rolnicze, chyba nie muszę mieć w ogóle tych koni, bo po prostu jak mam dzielnicę rolniczą, dodaję mi +1 żywności, aczkolwiek żywności mamy tyle, że raczej bym poszedł w coś innego. Może, nie wiem, w jakieś pieniądze, w jakieś tego, w jakąś naukę, jeżeli jest taka szansa, jest pismo możemy stworzyć. Da nam to dom skrybów i będziemy dostawać +1 punkt nauki na badacza. Wydaje mi się to całkiem w porządku, także chyba to wynajdę. No i tym biegniemy, oj, lag, tym biegniemy tutaj, no i zbieramy te punkty wpływów, nie wydajemy je na jakieś prawa nasze, bo my chcemy jak najszybciej tutaj, jak najszybciej pozakładać nowe posterunki. Tym szybciej założymy, tym lepiej. W ogóle tutaj byłby super posterunek, jakbyśmy postawili, ale aktualnie nie mam takiej możliwości, a szkoda. Znaczy nie mam takiej możliwości ze względu na to, że po prostu nie mam pieniędzów. Plus 50% dla kosztu zatrudnień armii lub 50% kosztu dla asymilacja. Chętnie bym to wprowadził, aczkolwiek nie teraz. Wszystko, co mi nie daje punkty wpływów, tylko muszę te punkty wpływów wydawać, no to ja niestety sobie odpuszczam na razie. Ktoś tu... Nie, myślę, ale oni tu chyba planują założyć posterunek, ty. Się tu kurwa nie podoba, ty, wydupcać. Nie, nie, ja na obkoło będę szedł, ty. Niezłe gagatki. Nie no, za żadne obkoło nie idę. Stój w miejscu. Następna tura, jedno bezczynne miasto. Możemy tutaj coś zrobić. Co zrobimy? Może wydobywanie jakichś luksusowych towarów. Da nam to +1 przemysłu i +1 golda. No i useless, tak szczerze mówiąc, na razie mi się wydaje. +1 przemysłu i +1 golda? Beznadziejne. To może za to byśmy dzielnicę rolniczą albo rzemieślniczą zrobili. Albo tutaj sieć kanałów możemy też zrobić. Drugą. Tylko przy tym centrum administracyjnym chyba musiał zrobić takie coś, a nie będzie jest to centrum administracyjne tutaj. To nam da +9 żywności. Nie no, w taki full inwestycja w żywność? Kurde, zróbmy to, będzie nam się szybko rozrastało miasta. No i szybko będziemy dzięki temu mieli ludzi dużo. Szybko i dużo ludzi będzie w naszych miastach. Wydaje mi się to całkiem spoko inwestycja. Tutaj jest jakaś bitwa, ja bym nie chciał się z nim bić, bo oni mają przewagę. To jakieś plemię chyba niezależne. Ty, no i mi mamut normalnie drogę zablokował, ty. Ja bitka z mamutem? Bo inaczej naokoło muszę iść. Ty, bitka z mamutem jest robiona. Koniec tury przede wszystkim, może się ruszy. O. Bardzo dobra decyzja. Nie wiem, co moja armia właśnie zrobiła. Ale połączmy te dwie armie. No i skip. Ci niech biegną sobie gdzieś tutaj na dół. Koniec tury. No i dawaj, dawaj, dawaj. Czy ten mamut musi zostać zabity przez nas? A nie, no ruszył się. No to gaz. No gdzie ty biegniesz, kurwa? Nie, już on mi czwartą turę takie coś robi. Zaraz mnie szlak trafi. Właśnie tak się przygrywa rozgrywki później. Takimi błędami ja przegrywam później. Natychmiastowo wracaj na tą górę, ciołku. Aha. No spierdalam tego mamuta, już mnie zdenerwował. I później dzida do góry, a wy dzida w dół i zakładacie posterunek. Najlepiej, o, tu załóżcie posterunek, gdzie właśnie ktoś założył posterunek. Jak najszybciej. Przejąć ten posterunek, splądrować to miasto. Szybko. A należy wypowiedzieć wojnę? Nie, nie. Dlaczego wojnę? A, on se wchłonął to, kurwa, dobrze zrobił. Całkiem bardzo rozsądnie. No i widzicie, przez takie błędy niestety... Przez takie błędy się przegrywa później. Biegniemy na dół tą moją armią, a tą, no załóżcie posterunek, panowie. Tutaj widzę, możemy założyć posterunek. 23 żywności, 7 tego. 7 przemysłu, no wydaje się całkiem solidny posterunek, także myślę, że tu założymy. Nie będzie nas to też mega dużo kosztować, spoko. No i jeszcze tutaj mamy miejsce, żeby założyć kolejny posterunek, także pędzikiem bym się tam udało, że tak powiem. I może stwórzmy tych biegaczy jak najszybciej i w ogóle ich wyślijmy tam. Dobra, postaram się utrzymać ich przy życiu. Dzida na dół panowie, bo tutaj widzę chyba już nie ma miejsc. Tutaj moglibyśmy teoretycznie przepłynąć, ale chyba nie umiemy jeszcze pływać. Nie nauczyli się moje jednostki w pływanie. No krążać, okrążać panowie, no dzida na dół, na dół, na dół. Ty też na dół. Co się dzieje? A, nie robię żadnych, nic nie robię w mieście. Dobra, to możemy coś wykonać. Pytanie jest, co robimy? Albo dzielnicę wytwórczą, albo dzielnicę żywnościową. Kurde, wydaje mi się, że żywności mamy aktualnie wystarczająco dużo. To już przesadzam troszeczkę, że fajnie by było tutaj zainwestować troszeczkę w przemysł. Tutaj nie ma też pola, w którym zainwestuję w przemysł i nie zniszczę niestety jakiegoś pola. Tutaj nie ma pola, w którym zainwestuję w przemysł i nie zniszczę pola. No jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało, miało jakiś sens. Tutaj jest fajne pole i tutaj nic nie zniszczę, tylko zyskam za to dodatkowy... Zyskam po prostu przemysł czysty, że tak powiem. No jacyś gościowie, jakieś plemię mi napierdala, ty, i muszę się ciągle wycofywać. No gazu rzecz do miasta czy coś. Panowie, wy też tutaj gazu. Ci się tutaj już osiedlili, widzę, niestety. Kilka tur wcześniej i mógłbym im to miejsce przejąć siłą, ale no teraz już nie mogę za bardzo. Czy mogę w teorii, ale myślę, żeby mi nakopali do dupy. Tak mi się wydaje. Możemy zainwestować w nich... Rozpocznij asymilację, 200 punktów wpływów. Możemy zainwestować golda w nich i chyba to zrobimy. Spokojowo spróbujemy przejąć to miasto. Tak mi się wydaje, że to jest kurwa niezły pomysł. W końcu zrobimy coś pokojowo. No i tutaj, jak najszybciej tutaj byśmy się udali. Bo jeżeli nie zdążymy się tutaj udać, to kurde ktoś mi to zajmie. A bardzo bym nie chciał, żeby ktoś mi to zajął. I też przede wszystkim miasta byśmy nowe porobili, ale wątpię, że ktoś mi przyjdzie zabrać ten obóz i go splądrować, więc na razie sobie odpuszczam. Tu kolejna jest bitwa. Nie mogę się wycofać, o kurde. GG. Szkoda. Szkoda, jakieś bobki w ogóle mnie zaatakowały, nie? I zniszczyli dwa ludności. Szkoda, bo dwa ludności to w sumie sporo ludności. Dwa ludności jakoś to źle brzmi. Dwoje ludności? Dwa ludności brzmi jakbym jakiś troglodytą. Dwa ludność. Dobra, i spróbujmy założyć tutaj obóz. Mam nadzieję, że oni nie założyli, nie. Dobra, możemy tutaj założyć obóz, będzie nas to kosztować 156 punktów wpływów. Gdzie by było najlepiej taki obóz założyć tutaj? Kurde, między... Przede wszystkim chcielibyśmy dużo mieć tego, żarcia. Może gdzieś tutaj. Tutaj się wydaje chyba najlepszym pomysłem założenie takiego obozu, także udajmy się tam. Mamy jakieś nowe prawo. Mogę je wprowadzić, ale mogę też mieć na razie wyjebane. I chyba będę miał wywalone w to. I niech ci wojskowi idą chronić tutaj razem z tymi ziomkami dół. Jeszcze tutaj trzeba przejąć ten obóz, co się tutaj osiedlili. Dobra. No biegnij do przodu, co jest grane. No gazu, co jest? Zakładaj mi posterunek. O, a tutaj w ogóle lepsze miejsce na posterunek to tutaj. Chyba wolałbym to założyć. Mam nadzieję, że oni nie są jakieś turboagresywni. A tutaj jakieś decyzje do podjęcia. Plus 5 funduszy, minus 2 nauki, plus 10 przemysłu, minus 60 golda. Kurde, to wolałbym chyba to, plus 5 funduszy, bo ja bym chciał tą Suzę przejąć. Suzia. Przekupić ich chciałbym jak najszybciej, a do tego bym potrzebował jakiegoś golda. No i możemy zrobić magazyn zbożowy albo w sumie skład drewna. Skład drewna da nam plus 5 przemysłu na las i lesisty teren. Czyli w sumie chyba nic nam nie da, dlatego na razie bym to sobie odpuścił. Porobię po prostu najzwyczajniej w świecie dzielnicę. Czy mogę to zrobić dzielnicę przemysłową? No mogę, ale dużo na tym stracę. Raczej jeżeli chodzi o przemysł, to inwestowałbym tutaj w to miasto. Tym biegniemy. Mam nadzieję, że już uda się w tej turze założyć to miasto. Czy tam ten posterunek. No niekoniecznie niestety. Chociaż tym się może uda. Dobra, oni na miejscu i cyk, zakładałem posterunek. Obejmuję to cały ten teren, który chciałem przejąć. No i zajebiście, wystarczy chronić tutaj ten posterunek i plądrować wszystko, co obok jest. Na przykład tutaj tych gagatków. Bardzo byśmy chcieli ich rozdyupsyć. O kurwa, jak wróg ma przewagę, ty. Łe, on ma wojowników. Wycofka. O kurde, ty. On ma wojowników normalnie, jeszcze wsparcie ma. O kurde, ty. Niedobrze. Mam nadzieję, że oni się nie wkurzą, że ja im tutaj założyłem ten posterunek. Wkurzą się. Niestety. Coś wynalazłem przede wszystkim tych dom skrybów. To mieliśmy inwestować. Plus 5, plus 1, jedno, co? Plus 1 punkt nauki na badacza. W sumie ja nie mam żadnego badacza teraz. W sumie to warto było w żywność inwestować, bo mamy 10 ludności. To jesteśmy największym miastem aktualnie na mapie. To wydaje mi się, że żywność, inwestycja w żywność to jest bardzo dobra inwestycja, jeżeli chodzi o tą rozgrywkę. Chyba nam idzie całkiem nieźle, tak mi się wydaje. No, wydaje mi się, że miażdżymy. Jest petarda. Że jest duża szansa, że może uda nam się to wygrać. Nie chcę tutaj powiedzieć A zanim nie powiem B. Tam odwrotnie, powiedzieć B zanim nie powiem A. No ale tak mi coś pachnie zwycięstwem. Dobra, tu możemy port wybudować. Port w sumie jest całkiem chyba spokojny. Irygacja zalewowa, no też spokojnie. Kurde, wziąłbym tą irygację, bo to w ogóle mi żywności da fest dużo. No a tutaj, no co, mogę się wycofać najwyżej. Ale oni o kurde, przypadkiem zatrzymę. Splądrują mi tutaj ten posterunek. Jedna tura została. Bronić ze wszystkich kurwa sił. Ze wszystkich sił bronić posterunku, natychmiastowo. Tak jest, udało się. 160 golda potrzebuję. Bronić ile idzie. Bronić, nie może im się udać to splądrować. Nie ma takiej możliwości. Mam nadzieję, że im się nie uda. Muzyka dla mas. Melodia na każdą okazję, whatever. To jest chyba tutaj opis tej poprzedniej decyzji, którą podjąłem. Mogę tutaj stworzyć miasto. Jak najbardziej. Pyk. Mamy to i możemy to miasto w końcu rozwijać. Kolejne miasto w końcu rozwijać. Elegancko. Czy idziemy w zakład garncarski na samym starcie? Kurde, no fajne by to było, ale z drugiej strony, no da mi to punkty wpływu, więc ja bym poszedł ten zakład garncarski, natomiast przydałoby się inwestować może trochę w żywność. Przede wszystkim tak, żywność, potem przemysł, potem nauka. Coś takiego. Chociaż nie wiem, czy się nie opłaca na przykład tutaj przenieść kilku ziomków do nauki. Zobaczcie, jakby nam to przyspieszyło nauczanie się nowych rzeczy. Ale no, z drugiej strony, po co nam aktualnie nauczyć się nowe rzeczy? My po prostu musimy teraz ostro pracować. Więc chyba jednak przemysł będzie lepszą inwestycją aktualnie. Nowe zasady, tak, zasady plus 1 limit miast. Bardzo fajna zasada, aczkolwiek na razie sobie ją odpuszczę, ponieważ mnie nie stać. Nie mam wystarczająco dużej ilości tutaj punktów wpływów. Czy oni są w ogóle mi w stanie... Komu wypowiada wojnę? Mi wypowiada wojnę. A to smulec jebany. Kurde, czemu mi wojnę wypowiadasz? No to warto by było poinwestować w sojusz. Tak szczerze mówiąc. Znaczy wątpię, że on się zgodzi na sojusz. Niezdecydowani są. Na razie dajmy handel wszystkimi. Tak po kolei ich podchodźmy. Oni są też niezdecydowani. To może spróbujmy im zaproponować sojusz. Odrzuciła. Nie, to nie, no trudno się mówi. No i w Babylon to też byśmy handel wszystkimi tutaj im zaproponowali. Handel wszystkim. No i co? Spróbujemy to wygrać. Oni mają chyba tylko i wyłącznie jedno miasto, tak? No na to wygląda. O kurwa, że mnie atakują tu. Od razu mi ganga robią. Mogę jakby przyłączyć to? Mogę, ale nie mogę tego zrobić, kiedy jest tam wroga armia. Kurde. No niedobrze. Ale to może za to ten posterunek mogę tutaj przyłączyć. Mogę. To bym to zrobić, szczerze mówiąc. Nie mam teraz czasu za bardzo się zastanawiać, czy to dobra decyzja, czy zła. Po prostu trzeba to przyłączyć razem. Generalnie lepiej było, jakby miał kilka miast. Na przykład tutaj dwa i tutaj jedno, a nie, że tutaj... Tutaj jedno, a tutaj ledwo co jest miasto, bez jeden kurwa ziomuś tutaj. No ale co? Trzeba to drastycznie zrobić, bo zostaniemy na dziurę. No i co? I róbmy łuczników, no. I biegaczy. Niestety nie są to kurwa solidne jednostki. Ty, to może inaczej byśmy zrobili. Może byśmy zainwestowali w wojsko. Umocnienia miejskie, wojownicy. Tak byśmy zrobili. Na chwilę bym przejął może ziomków do nauki, żebyśmy może to w jedną turę zrobili. Wynaleźli. Myślę, że będzie to całkiem zacny pomysł. Mamy to. Tą dzielnicę rolniczą na razie bym przeniósł gdzieś na oczywiście sam koniec. Tyle to może bym usunął to na razie. Albo coś takiego. O! No i wojowników. Dużo wojowników byśmy robili. Najlepiej. Tyle ile możemy. To zróbmy. No i weźmy tutaj z nauki, przenieśmy na przemysł wszystkich ludzi i na żywność. Nie mam już miejsca w przemyśle, no to w fundusze pójdźmy. Chociaż może w naukę. Co to jest? Obróbka brązu, włócznicy, oni też są w sumie spoko, odporni na jazdę. Rydwany. A to byśmy musieli z kolei kupić konie. Moglibyśmy takie rydwany zrobić, tylko byśmy musieli coś kupić. Ktoś ma tu konie? Trzeba się tutaj zastanowić, mają konie. Moglibyśmy kupić. Za ile takie koni? 18 golda. A to rozumiem za naturę, tak? Czy to jest płatność jednorazowa? Ciężko mi powiedzieć. A, możemy wejść do innej epoki w ogóle. O kurde, zajebiście. Ty, to ja sobie... Ej, jesteśmy pierwszym państwem, które tam przejdzie. Mamy to, wygramy to w końcu. Mówię wam, tylko teraz trzeba zainwestować, no niestety, wydaje mi się, w atak. W jakieś jednostki atakujące, porządne. Ja tutaj popatrzę, co tu jest do wyboru i wybiorę i zaraz się widzimy. Dobra, wydaje mi się, że Grecy, oni może nie mają najlepszej umiejętności, bo to są umiejętności tutaj, jak sobie najedziemy, czyli... pozwala ustawić jedno miasto naraz w tryb wytężony umysłu i cała produkcja z przemysłu i funduszy jest zamieniana na naukę. Nie jest to może najlepsza umiejętność, ale za to metoda sokratystyczna, która daje na plus 2 punkty nauki na jednego badacza. No już brzmi fajnie, zresztą ta jednostka atakująca też nie jest najgorsza, jest odporna na jazdę. Także wydaje mi się, że Grecy, witam serdecznie. Myślę, że tacy jest. No i teraz przede wszystkim by się przydało wykonać dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest obróbka brązu. No i później z tej obróbki brązu byśmy mogli zrobić te zajebiście elitarne kozackie jednostki. Więc nie wiem, czy ja szczerze mówiąc nie pójdę tutaj zamiast funduszy to w naukę. Nawet wiem, że tak zrobię. I z przemysłu wydaje mi się też bym przeniósł z dwóch ziomków do nauki. No i niech oni sobie tutaj wynajdują różne rzeczy. Szybko pójdzie, widzę. Trzy tury muszę czekać. Osmoza zasad. Przyłącz jednostek do kosztu przejmij miasto. Dobra, wprowadź, a co to mi da? Zwiększy się twoja bliskość zoo? A tu nie chcę z nimi z bliskości mieć. Ale to mi będzie coś kosztować? A nie wydam punktów. A to niech będzie, jak nie wydam punktów. No i co? Koniec tury. To już widzieliśmy z 1000 razy. Nowa epoka, nowe pomysły. Podoba mi się to. Wytężone umysły. To też mi się podoba. No i tworzymy jednostki. Liczymy na to, że te chuje mnie nic nie zrobią. Taki jest plan generalny. Chciałbym też przyłączyć to miasto do mnie. Mogę to zrobić? Mogę. 120 tylko kosztuje, także zajebiście. Tutaj zakład garcarski to w ogóle zapłaćmy, żeby to się zrobiło. No i róbmy tutaj chyba jedzenie przede wszystkim, tak mi się wydaje. Przede wszystkim inwestycja w jedzenie w tym mieście. No bo jak oni tutaj będą łuczników robić 12 tur, no to... A czekaj, a ile będą... O kurde, 10 tur będą robić jedzenie? Ty, no nie jest dobrze. To mi da 4, ale zajmie 2 tego. No, ale jest lipa fest. To miasto jest beznadziejne, ale no, może w końcu się udaje rozwinąć na jakiś porządny poziom. No i tu robimy tych wojowników. Na razie to, co mamy, to po prostu robimy. Niech oni sobie tutaj odpoczywają. Koniec tury. Mam nadzieję, że też przejmę tutaj właśnie wpływy w tym mieście. Też by było super. Tak, myślę, że konkretnie możemy za to zapłacić. Koniec tury. Dobra, czy ja mogę przyłączyć to miasto w końcu? A jest bitwa jakaś, kurwa. No jeżeli przegram, to jest chuj, nie? Proszę, no muszę wygrać, to jest niemożliwe. Zapisuję. Proszę, no muszę. Jest, zwycięstwo! Mamy to, stracili też dużo jednostek. Dobrze, że mieliśmy tutaj fajne jednostki, git. I teraz przyłączę sobie to miasto, prawda? Prawda, że to mogę zrobić? Że mogę przyłączyć? Mogę, 120 tylko kosztuje. Jocie cringe, ale jesteśmy najpotężniejsi na świecie, git. Dobra, wystąpił jakiś turbolak, ale nie wiem czym był spowodowany. Wiem za to, że odblokowaliśmy obróbkę brązu. I teraz chyba będziemy mogli wykonać, tak jest, taką technologię jak wojska stałe. I odblokujemy sobie piechurów z mieczami, ale też hoplitów sobie odblokujemy, a to jest bardzo ważne, bo będziemy mieli wtedy naprawdę potężne wojska, w sensie, jeżeli chodzi o technologię, to naprawdę będziemy przewyższać tutaj przeciwnika. Oni sobie z jakimiś wojownikami, a my tutaj chłopy normalnie Spartanami będziemy zadupcać. Także niech oni sobie tu odpoczywają, no na razie robimy tutaj zwykłych takich łuczników. No i w sumie fajnie by było, jakbyśmy przenieśli troszeczkę tych ludzi i zainwestowali w technologię i na razie jebać tych łuczników, będziemy robić tych hoplitów samych, tak mi się wydaje. No, tylko potrzebowalibyśmy brązu. Takiego brązu nie mam, ale taki brąz mógłbym w sumie w teorii chyba kupić. Co to jest? To na pewno nie jest brąz, a tutaj? Ciężko mi powiedzieć, co to jest. Nie widzę niestety, bo mam ten znacznik jakiś, kawa tu jest, no to też na razie tego nie chcemy. Brąz by nam się fest przydał, no ale będziemy, tak jak mówię, mogli chyba od kogoś kupić, także luz. No i też zaraz przejdziemy to miasto, przyjmiemy to miasto. To też będzie spoko. Mamy tutaj jakąś decyzję, plus 5 żywności. Tutaj jakiś koszt, jednostki. No raczej niby dużo będziemy robić tych jednostek, ale... A szczerze mówiąc, wydaje mi się, że żywność będzie dużo istotniejsza, szczególnie, że teraz chyba narzekamy na jej braki. Aktualnie nie, ale przez dłuższy czas narzekaliśmy na jej braki. I udało się, nie udało się jeszcze przyjąć tego miasta. Chciałbym tutaj jakiś traktat może wynegocjować z kimś. Udostępnianie map, co ty na to? Super, a chcesz za pieniądze? No to się pierdol jednak. Ty może chcesz udostępnianie map, albo otwarte granice, albo pakt do nieagresji po prostu. Za pieniądze? Nie no, oni są jacyś pierdolnięci chyba. Pakt do nieagresji, co ty na to? Odmówiono? Czemu mnie wszyscy nienawidzą tu? Niezdecydowani? Niezdecydowani? Kurde, oni chcą mi nóż w plecy wbić. Czuję to, oni po prostu czekają na to, żeby mi nóż w plecy wbić, nie? Ale fujary, no. Bez. Czuję to po prostu w nozdrzach, że zaraz będzie tutaj druga wojna, żeby tylko z zaskoczenia uderzyć. Kurde, stabilność też mi niestety mocno spada. Udało się wynaleźć nowe te wojska stałe? Niekoniecznie. To te wojska możemy w sumie przesłać dalej, nie? Niech oni sobie biegną do przodu. Tutaj brak trwającego aktualnej budowy, brak trwającej budowy. No to co, nie wiem, może w tą kawę zainwestujemy, z tego będzie jakieś złoto, albo tutaj w to. No, 2 tury, idealnie nam się skończą badania. Można zarezerwować nowy cud. Co mogę zarezerwować? Wybierz. Posąg Zeusa mogę, tak, zarezerwować. Albo mauzoleum w Helikarsie. Szczerze mówiąc, bez znaczenia. To bym w sumie spoko, bo to jest plus 2 nauki na dzielnica dla miasta lub posterunek. Kurwa, to jest zajebiste w sumie. No to bym to zajął. Tylko 250 punktów wpływu. A, stać mnie w sumie. Zarezerwuję, to mój cud jest. Ja widzę, że idą z jakimiś wojskami, ale oni już chłopie nie mają w ogóle ludności w tym swoim mieście żałosnym. A, gościu, rozdupcymy ich w pół. W sumie niech oni tu na razie może czekają. Proszę przyczekać. Brak trwającej budowy. Potrzebowalibyśmy coś zbudować, co by trwało 1 turę. Mamy takie coś? No wojowników mogę, ale po co, jak ja tu zaraz będę miał takich mega dojebanych wojowników? Mogę to żelazo w sumie kupić, miedź. A to tu też jest miedź potrzebna, a nie żelazo? A miedź! No dobra, dobra. Dobrze, że teraz to przeczytałem, bo mi się pomylił. Babilon, dawaj mi miedź. Masz miedź? Ale ty masz dużo rzeczy w ogóle. Szafrany, barwniki, klejnoty. O kurde. Kupuję ten zasób, o kurde, to ja też chcę kupić ten zasób. Cena podstawowa i chcemy to drogą morską. Chcemy to drogą morską wykonać, bo będzie taniej. Cyk, mamy to. Szlak handlowy się stworzył. No i super. I możemy teraz zrobić włóczników. To zróbmy jednego włócznika. I to ja chyba zapłaciłem tylko jednorazowo, także jakieś mega tanizna, szczerze mówiąc. No i odblokowałem te wojska stałe chyba, nie? Zawody teraz mogę odblokować, parady, jazdę konną, nocne ataki, asymilację posterunku, filozofię to nam da plus 3 nauki, dzielnica badawcza, plus 1 miejsce na badacz. Kurde, fajne rzeczy, ale wydaje mi się, że aktualnie sobie odpuścimy na chwilę technologię i zainwestujemy w przemysł. Dzięki temu szybciej będziemy robić naszych tutaj hoplitów. Oni są dojebani, nie? To już jest petarda. Będziemy ich robić jak najwięcej, także tutaj cyk przeniesiemy, żeby oni się jak najszybciej robili, chociaż to nic nie da w sumie. Tyle samo tur się będą robić. Czekaj, tu 6 jest. 6, 6, 6, 6, 8. Czyli teraz, tak będzie idealnie. Żywności 8, ludności, przemysł 6, nauki... Jak kurwa 0, to gdzie ja ten... Czekaj, co? Co ja zrobiłem? Zepsułem coś trochę. 6, 6, 6, 6, 6. 8. No to jedną jedną chcę przenieść, nie chcę 5 przenieść, chcę jedną jednostkę przenieść, ty. Czemu 5? Naraz muszę. Ty jedną. O. No. I teraz będzie idealnie, czyli przemysł 2 jednostki, żywność 8, nauka 4. O kurde, jak szybko będziemy wynajdować teraz rzeczy. No i co? I przede wszystkim robimy wojska, no jesteśmy w trakcie wojny, także no jest jak jest. Nie, oni sobie tutaj stacjonują. Tutaj możemy jakieś nowe nauki wprowadzać, nowe tutaj zasady. Jak najbardziej byśmy to zrobili, mamy aktualnie punkty wpływów. Plus 1 punkt nauki na badacza, spoko, plus 1 punkt nauki na liczbę szlaków handlowych. No, preferuję na badacza raczej. I możemy w ogóle jeszcze jakieś inne zasady powprowadzać, bo trochę ich mamy tutaj niewprowadzonych. Plus 1 limit miast, to na razie możemy sobie odpuścić. Niezależne ludy, plus 50 kosztów dla asymilacja, plus 50 dla zatrudnienia armii, na razie niepotrzebne jest tam, no. Jest nam to. Odblokowuję orszak, też beznadziejne, za to plus 1 jednostka, zdolność bojowa na jednostkę, wydaje się całkiem solidne. No i tu możemy coś budować, co budujemy? Wydaje mi się, że dzielnica żywieniowa. Żebyśmy tutaj przede wszystkim to miasto się rozwijało pod kątem ludności. Już mamy 3 ludności, także już jest spoko. Opracowana irygacja, też zajebiście. No i kurde, oni się mega długo robią tak swoją drogą. To jest długo. Możemy tutaj kolejne rzeczy robić. Domestyka, murarstwo, filozofia, filantropia. Wszystko możemy. No zróbmy domestykę. Kosztuje jedną turę mnie to. Będę to robić, więc luz. I co oni chcą? Agresywni są wobec mnie, no to powodzenia życzę w swojej agresji. Szczęścia, bo ja już robię kurwa Spartan, ty. Oni jeszcze nie wiedzą, XD. Oni jeszcze nie wiedzą. No i myślę, że murarstwo, nie? Też by się przydało jakieś... Albo te... A no właśnie, bo ja nie mam w ogóle murów miejskich. To też swoją drogą. Pracowano rybactwo. Ja nie mogę asymilować tego? A mogę, tylko 200... Nie, nie mogę, ponieważ ten lud jest niezależny z protektoratem innego imperium. Co? No to po co ja te wszystkie punkty wydawałem, że teraz nie mogę asymilacji rozpocząć? Bardzo mi się to nie podoba, szczerze mówiąc. A pewnie niebiescy rozpoczęli asymilację. Kurde, to się przydałoby ich zaatakować jeszcze przed tym, jak zaatakujemy tamtych. Bardzo mi się nie podoba to, że tutaj niebiescy by mieli te tereny. Ich by trzeba było przekupić. To sobie za darmo ich weźmiemy w sumie. Dobra, koniec tury. Myślę, że tutaj zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Widzimy się jutro przy pewnie jakiejś wielkiej bitwie. I ja porobię sobie w tym czasie jednostki. No i zobaczymy, coś się tutaj na pewno ciekawego wydarzy. Dzięki wielkie, możecie zostawić lajka. Widzimy się jutro. Cześć.